O, niech będzie Panu Jezusowi Chrystusowi. Kochani, pomódlmy się, zanim cokolwiek uczynimy, będziemy mówić o ważnych rzeczach, jak zawsze to czynimy. Pomódlmy się, poprośmy Ojca, aby dał nam mądrości. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, przychodzimy przed Twoje oblicze. Jesteśmy świadomi tego, że już wkrótce się z Tobą zobaczymy, że ujrzymy twarzą w twarz Ciebie, staniemy przed Tobą, Panie. Ale dzisiaj postępujemy w wierze, czytamy Słowo, rozważamy je i potrzebujemy mądrości Twojego Ducha. Udziel nam dzisiaj, Kościołowi, Twoim dzieciom, tym, których umiłowałeś i za których Ty położyłeś swojego Syna. Udziel nam mądrości, bo nam jej brakuje. Daj nam poznanie, łaskę, której tak dzisiaj potrzebujemy. A w tym rozważaniu i w tym wykładzie, w naszym obcowaniu z Tobą i z Twoim Słowem odbierz sobie wielką chwałę. Dziękujemy Ci, Panie, i wywyższamy Cię. Amen. Kochani, bardzo serdecznie Was witam na kolejnym wykładzie z cyklu Czasy Ostateczne, a dokładniej znaki, które sugerują, że żyjemy w czasach ostatecznych. Mówimy też o powtórnym przyjściu Pańskim, a raczej będziemy o tym mówić w przyszłości, jeśli Pan pozwoli. Ale teraz skupiamy się w zasadzie na znakach czasów ostatecznych. Próbujemy sobie biblijnie udowodnić albo przynajmniej rzucić pewne światło, inaczej uświadomić sobie, czy żyjemy w czasach ostatecznych i na podstawie Bożego Słowa, Biblii, Pisma Świętego rozważamy ten temat. Nie jesteśmy znachorami, astrologami i innymi jakimiś tam ludźmi, którzy próbują z innych, różnych innych źródeł przepowiadać przyszłość. My bazujemy na Biblii, Bożym Słowie. Sięgamy po nią, ponieważ Biblia już dawno przepowiedziała wielkie wydarzenia. Przepowiedziała wiele wydarzeń, które miały miejsce na świecie. Skoro nigdy Boże Słowo się nie pomyliło, dlaczego mielibyśmy dzisiaj nie zajrzeć do Bożego Słowa i popatrzeć się, co o przyszłych czasach albo o naszych czasach właśnie ona mówi? Po to, aby w końcu znaleźć coś pewnego na tym świecie, a tym pewnym jest na pewno Boże Słowo. I to właśnie czynimy. Powiem Wam szczerze, że mija czas albo leci czas. Ja gdzieś tam rok temu przeżyłem tak bardzo mocno wewnętrznie taki Boży impuls do tego, aby zacząć się zastanawiać na temat czasów ostatecznych, rozważać je, mówić o nich, głosić o nich i wiem, jestem tego pewien, że gdzieś w swoim sercu odebrałem coś, co widzę, że się potwierdza. Bo od dłuższego czasu w naszym zborze, czy w niedzielę, tak jak brat pastor to powiedział, czy w niedzielę, czy we wtorek, chciałoby się powiedzieć, słuchajcie, co Duch mówi do zboru. Jak wielu osób używa dzisiaj Duch Święty w zasadzie w jednym temacie. Zadaje sobie pytanie, co się dzieje? Czy to nie jest czasem spełnienie tego, co Pan Jezus powiedział, że Duch i oblubienica będą wołać przyjść? To wołanie przyjdź może się objawiać właśnie w ten sposób, że zaczynamy o tym mówić, coraz więcej rozważać i przygotowywać się na to, o czym mówi Biblia, że się wydarzy. A więc cieszę się, że mogę w tym brać udział i chcę to robić z gorącym sercem. Kochani, już tam na ścianie pojawił się taki werset na dzień dzisiejszy przewodni. Pan Jezus w pewnym momencie powiedział tak, to co wam mówię, powtarzam wszystkim, czuwajcie. To czytamy z Ewangelii Marka, 13 rozdziału, 37 wiersza. Czuwajcie. I kiedy zwracam uwagę, albo kiedy patrzę na to słowo czuwajcie, nasz język polski w tym momencie płata figle, ponieważ czuwanie można rozumieć na wiele sposobów. Czuwanie można rozumieć. Kiedy Pan Jezus mówił, czuwajcie, niekoniecznie oznaczało to po prostu modlitwę. Niekoniecznie oznaczało to tylko modlitwę.
Dzisiaj rano, kiedy wstałem, jeszcze w zasadzie nie świtało, otworzyłem Boże Słowo i czytałem. I akurat czytałem ten moment, kiedy Pan Jezus modlił się w Getsemane. I kiedy raz po raz wracał do uczniów i mówił im, czy nie potrafiliście czuwać, Znowu wraca po jakimś czasie i mówi, czuwajcie i módlcie się. A więc czuwanie, a modlitwa okazują się to dwie różne rzeczy. Można się modlić, ale można nie być w tym momencie nawet czujnym. Gdyby to było pokrewne albo jednoznaczne, czuwanie i modlenie się, to Pan Jezus by wówczas musiał powiedzieć, czuwajcie i czuwajcie, albo módlcie się i módlcie się. Ale powiedział, czuwajcie i módlcie się. Apostoł Piotr, bo on zebrał te razy po plecach za to, że nie czuwał, wyraźnie zrozumiał, o co Panu Jezusowi chodziło. Chodziło o to, że on po prostu spał, zasnął. W innym tłumaczeniu, szczególnie podoba mi się angielskie tłumaczenie, z którego bardzo często korzystam, czytając w zasadzie codziennie, tam jest napisane, kiedy Pan Jezus mówi, czuwajcie, napisane jest wówczas, obserwujcie, patrzcie, miejcie oczy otwarte. To jest coś głębszego niż po prostu modlitwa. Można zamknąć się w pokoju i modlić się, ale kiedy Pan Jezus mówi, czuwajcie, to znaczy, tak jakby chciał powiedzieć, miejcie oczy szeroko otwarte. Czuwajcie, obserwujcie, co się dzieje, czuwajcie. A więc to tak na marginesie, na samym wstępie, ponieważ właśnie to czynimy. Przychodzimy na wtorkowe nabożeństwa, dlatego że chcemy czuwać. Obserwujemy, słuchamy, porównujemy. Myślę, że to jest moja rola, aby to, co Biblia dzisiaj mówi o dzisiejszych czasach, jako ten przedstawiciel, można powiedzieć, młodego pokolenia, porównać właśnie do naszego pokolenia, w którym żyjemy. A więc to się staram czynić. Kochani, zechciejmy zobaczyć na spis treści, a więc o czym będziemy dzisiaj mówić. Po pierwsze, chciałbym dzisiaj podać fragment przewodni dzisiejszego rozważania, a ci, którzy byli ostatnio, wiedzą, że będziemy mówić o czasach Lota. Zamknęliśmy już czasy Noego. Bardzo, myślę, że jasne dla was się stały czasy Noego. Dla tych, którzy już mają, dla tych, którzy słuchali, myślę, że było to dla nas zaskoczeniem, że w pierwszych w zasadzie rozdziałach padają słowa Ewangelii ukryte w taki niesamowity sposób w imionach. Ale powiem wam, kiedy czytamy 14 rozdział Księgi Objawienia, widzimy, że apostołowi Janowi dane było zobaczyć anioła zstępującego z nieba, który miał w swoim ręku Ewangelię, i tam jest użyte bardzo specyficzne określenie, Ewangelię wieczną, wieczną Ewangelię. To znaczy, że ona jest wieczna. Poselstwo o tym, co Pan Jezus kiedyś jeszcze miał dokonać, a z naszej perspektywy dokonał, jest poselstwem wiecznym. I nie dziwię się, chociaż jest to i dla mnie zaskoczenie i wielkie odkrycie, ale z tej perspektywy nie dziwię się, że już na samym początku świat był dotykany słowami Ewangelii w niecodzienny, inny sposób. Dzisiaj przytoczymy sobie fragment przewodni mówiący o czasach Lota. Przeczytamy sobie go i pokrótce omówimy. W drugim punkcie chciałbym wrócić do zeszłotygodniowego wykładu, dlatego że po wykładzie zrodziły się w niektórych osobach pewne pytania na temat właśnie aniołów, na temat tego, co tak naprawdę, albo jak rozumieć ten 6 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, kiedy jest mowa o synach Bożych, którzy zstępowali. Chciałbym do tego wrócić i zwłaszcza dlatego, że to będzie bardzo
miało znaczenie także z dzisiejszym wykładem, albo będzie miało wiele wspólnego z dzisiejszym wykładem. A więc wrócimy do tego momentu, nazwałem to bunt aniołów. Udowodnię, dlaczego aniołów, a nie innych przedstawicieli albo innych istot, bo niektórzy uważają, że to nie byli aniołowie, ale ludzie. Będę to chciał dzisiaj powiedzieć pokrótce. A w trzecim punkcie omówimy sobie, co to znaczyło. Kiedy Pan Bóg zszedł na ziemię, wówczas powiedział do Abrahama, oto krzyk się rozlega z ziemi aż do nieba. I przyszedłem sprawdzić, czy ten krzyk jest autentyczny i odzwierciedla rzeczywistość. Przyszedłem to sprawdzić, a więc krzyk aż do nieba. Co to było? Albo o czym świadczył ten krzyk? Jakie słowa mogły być rzucane w kierunku nieba, kiedy czytamy krzyk aż do nieba? Ten fragment przewodni to fragment, który znajdziemy w Ewangelii Łukasza w 17 rozdziale, 28 wierszu i aż do 30. I przeczytajmy go wspólnie razem. Podobnie też było za dni Lota. Jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali, a w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Jasne, że i to jest oczywiste, że ta pierwsza i podstawowa myśl, zarówno kiedy Pan Jezus mówił o czasach Noego, jak i o czasach Lota, z tym należy się zgodzić, że tą podstawową myślą, którą Pan Jezus chciał wyrazić, to było to, że świat po prostu istniał, a życie biegło swoim torem. Po prostu. I nagle przyszła katastrofa. Niespodziewanie, chciałoby się powiedzieć, przyszła katastrofa. Ludzie robili biznes, żyli własnym życiem, byli zainteresowani wszystkim tym, co dotyczyło ich własnego życia i w pewnym momencie przyszedł kataklizm. Ale ci, którzy badają Słowo, doszukują się jeszcze wielu innych podobieństw. Czy czasem Pan Jezus, nie porównując do czasów Noego i czasów Lota, czy miał Pan Jezus coś więcej na myśli, coś głębszego, coś bardziej specyficznego? Myślę, że tak. I to już o tym mówiliśmy. Jak bardzo to jest takie charakterystyczne dla czasów Noego. Chociażby, które już omówiliśmy, jak bardzo są podobne do dzisiejszych czasów, a myślę, że czasy Lota tym bardziej nas, można powiedzieć, dzisiaj uświadomią, że naprawdę Pan Jezus miał coś więcej na myśli, kiedy mówił, że tak będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. A więc jak za dni Lota, spadł z nieba ogień z siarką i wytracił wszystkich. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy wyświetlałem takie zdjęcie czegoś, co wygląda, przypomina zabudowę. Tak, dzisiaj na terenie Izraela, jeszcze do dzisiaj, można, zdaje się, że do dzisiaj, w latach 80., 90. archeolog imieniem Ron i nazwiskiem Wyatt znajdował kulki siarki na tamtym terenie, które opowiadał, są potwierdzeniem tego, że spadł deszcz siarki, jak powiada Biblia. A więc potwierdzał to, o czym mówi Biblia. No więc jak za dni Lota, tak będzie za dni Syna Człowieczego, kiedy się objawi. A więc to jest ten fragment przewodni. Mówiłem, że Pan Jezus nie porównał swojego nadejścia do żadnych innych czasów, ani do niewoli babilońskiej, ani do jakichś wojen, ani jeszcze do innych spektakularnych wydarzeń światowego zasięgu, ale do dwóch bardzo dziwnych czasów, jakimi były czasy Noego i czasy Lota. To są spektakularne czasy. Dzisiaj zastanawiamy się nad czasami Lota i sami to pewnie odkryjecie wspólnie razem, że były one spektakularne i charakterystyczne.
Kochani, idźmy dalej do drugiego punktu, ponieważ to był fragment przewodni, na nim bazujemy. I skoro Pan Jezus daje nam pewne światło, zechciejmy zwrócić uwagę na czasy Lota. Przede wszystkim, zanim przejdziemy do tego drugiego punktu, a w zasadzie chcę do niego przejść, musimy zastanowić się nad tematem aniołów, ponieważ ostatnim razem, kiedy mówiłem o czasach Noego i w zasadzie, kiedy czytamy o Jeredzie, szósty potomek po Adamie, Jered, ojciec Henocha, zyskał imię stępować na dół. Mówiłem wówczas, że są tacy, którzy doszukują się pewnego podobieństwa. Być może Jered właśnie żył w momencie, kiedy synowie Boży, jak powiada Biblia, stępowali na ziemię, ponieważ spodobały im się córki ludzkie. No i do tego momentu chciałbym właśnie teraz wrócić, ponieważ po ostatnim wykładzie zadano mi kilka pytań i chciałbym je dzisiaj rozbudować, wyjaśnić, abyśmy mieli pełne przekonanie. Są tacy, albo są takie teorie, które gdy czytamy szósty rozdział pierwszej księgi Mojżesza, w tym określeniu synowie Boży doszukują się nie aniołów, ale ludzi. Mówi się, nie, są tacy, albo jest taka przynajmniej teoria, że synowie Boży określają jakby linię Seta, potomka Adama, Seta. Ale to jest pewna teoria. Są tacy, którzy mocno się tego trzymają i próbują to jakoś udowadniać biblijnie. Ja dzisiaj nie wychodzę przed was jako ekspert, wcale nie jestem, ale chciałbym przedstawić mój sposób rozumowania i tak jak ja mam, jakie mam przekonanie, chciałbym, żebyście to też badali, rozważali, nie podaję czegoś, co jest alfą i omegą, natomiast mam to jakby na myśli, że wspólnie razem badamy Boże Słowo i ja dzielę się czymś, co jest w moim przekonaniu. Kiedy pada słowo synowie Boży, wypowiedziane jest hebrajskie słowo Benecha Elohim. To określenie, które w tym momencie pada, Benecha Elohim, używane jest zawsze w kierunku bezpośredniego stworzenia przez Boga. Więc stworzenia, które zostało utworzone przez Boga w bezpośrednim akcie. Benecha Elohim może dotyczyć, i ja to podtrzymuję, właśnie aniołów. Dlatego, że oni zostali stworzeni w bezpośrednim akcie przez Pana Boga. Są jakby synami Bożymi. Benecha Elohim nie może w moim przekonaniu dotyczyć człowieka, inaczej, ludzi po Adamie. Dlaczego? Adam został stworzony w bezpośrednim akcie, więc do niego jeszcze by pasowało Benecha Elohim, ale nie do potomstwa Adama, bo czytamy, że ci, którzy rodzili się po Adamie, to było potomstwo już adamowe, nie Boże. A więc wydaje mi się, że ci, którzy myślą albo podają, że mogą to być ci, którzy zrodzili się z Seta, wydaje mi się, że jest to mylne spojrzenie. Ja wiem, dlaczego odbiega się od teorii aniołów, dlatego że przede wszystkim ludziom wydaje się, że to stępowanie aniołów i obcowanie, współżycie z córkami ludzkimi wydaje się być takim czymś fantastycznym, takim fikcyjnym, rodem z baśni Andersena albo z jakiejś mitologii. Ale to wcale nie musi tak być. Inaczej powiem, w moim przekonaniu to, co mówi Biblia, jest prawdą i należy się tego trzymać. Jeśli Biblia mówi, że byli olbrzymi, nawet sześciopalczaści, o których czytaliśmy i o których starałem się wam wyświetlić pewne wersety, należy w to wierzyć.
Kochani, i więc kiedy pada słowo Benecha Elohim, synowie Boży, w moim przekonaniu dotyczy to aniołów. Dlaczego jeszcze? Choćby dlatego, że Benecha Elohim używane jest jeszcze w innych miejscach, o których wiemy, że mowa jest o aniołach. Czy czytaliście, na pewno czytaliście, takie miejsce, w którym przed oblicze Boże przyszli synowie Boży, a więc Benecha Elohim wraz z szatanem nawet, to jest w księdze Joba. Czytaliśmy to miejsce, aby oskarżać, aby jeszcze coś tam innego czynić. A więc Benecha Elohim w moim przekonaniu dotyczy bardzo specyficznie, jednostronnie, jednoznacznie bezpośredniego stworzenia przez Boga. A więc aniołów albo Adama, ale nikogo innego. Kiedy pada słowo, że spodobały im się, a więc spojrzeli i zauważyli, że córki ludzkie z kolei są piękne, pada tu słowo inne. Benot Adam. Benot Adam. A więc córki Adama. Albo, choćby trzymając się tego wykresu, córki ludzkie. Benecha Elohim. Synowie, a więc potomstwo Boże, Benot Adam, potomstwo ludzkie. Wyraźnie widać w tym przedstawieniu tutaj słów takiej różnicy, i to ogromnej różnicy. Kto jest ojcem w tym miejscu? Benecha Elohim, Bóg, i Benot Adam, człowiek. Więc w moim przekonaniu sprawa jest bardzo, bardzo jasna, ale także i bardzo tragiczna, ponieważ jeśli tak się działo, to naprawdę to, co się działo, było ogromnym wydarzeniem, które zresztą, jak starałem się tutaj udowodnić, było jednym z przyczyn potopu. A więc to jakby mamy udowodnione. Natomiast chciałbym też jeszcze w inne miejsce nas przenieść. Czy pamiętacie takie miejsce, chociaż nie chciałbym się dzisiaj zastanawiać nad kontrowersją tego tematu, niech się inni zastanawiają, kiedy apostoł Paweł mówi o nakrywaniu głów. Czy nie jest tam wzmiankowane coś na temat aniołów i kobiet? Czy pamiętacie takie miejsce? Jest, oczywiście, że jest. A więc być może apostoł Paweł przenosi, rozważając ten temat, tak jak mówię, ja się dzisiaj tym nie zajmuję, ale przenosząc ten temat właśnie w tamto miejsce, kiedy aniołowie spostrzegli, Benecha Elohim spostrzegli, że Benot Adam, córki Adama, córki ludzkie, były niesamowicie urodziwe, piękne. No, w moim przekonaniu jest to bardzo czytelne i jasne. Kochani, aby dowiedzieć się nieco więcej na temat tego, co działo się za tamtych czasów, kiedy aniołowie zstępowali, bo już wiemy, że to aniołowie byli, że to nie byli potomkowie Seta, ale aniołowie zstępowali. Żeby dowiedzieć się czegoś więcej, musimy otworzyć list Judy, bo należy sobie odpowiedzieć na kolejne pytanie. Co to byli za aniołowie? I co się z nimi stało? Żeby nikt nie myślał, że tego rodzaju praktyki uszły Panu Bogu jakoś płazem. Albo inaczej, źle to powiedziałem, uszły aniołom płazem, a uszły jakoś Panu Bogu sprzed oczu i w ogóle się tym nie zajął. Owszem, Pan Bóg się tym zajął. Odpowiednio się tym zajął. Kiedy otwieramy list Judy, 6 i 7 wiersz, czytamy niesamowity tekst, który tym bardziej uświadamia nas, że nie mieliśmy i nie mamy do czynienia z potomkami Seta, ale właśnie z aniołami. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie. I to jest bardzo ważne, co tu jest napisane. Trzyma w wiecznych
pętach, w ciemnicy na wielki dzień sądu. I w zasadzie moglibyśmy tutaj zakończyć, rozważając temat aniołów, natomiast chciałbym to tak dla kontekstu pociągnąć dalej. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Ja nie mam zamiaru, bo nie jestem ekspertem, nie mam zamiaru zajmować się angelologią, a więc nauką o aniołach. Są do tego jakieś, jest do tego jakaś literatura i tak dalej, można się dowiedzieć więcej. Natomiast to, co wiem i to, co tak w prostej linii wyczytuję z Biblii, chciałbym dzisiaj podać, ponieważ aniołowie to są bardzo specyficzne istoty. I musimy się troszkę w ich naturę zagłębić, aby zrozumieć ten temat. Po pierwsze, zauważcie, że ci, którzy, o których tutaj mówi Biblia, odznaczyli się swego rodzaju buntem. Nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu. Musimy to zrozumieć, że Pan Bóg całe niebo w doskonały sposób uporządkował. Mamy takie szczątkowe informacje. Wiemy, że są takie istoty jak cherubini, serafowie, archaniołowie, w końcu aniołowie i tylko Pan Bóg wie jeden, ilu jeszcze jakich rodzajów jest duchowych istot w niebie. Nie wiemy, nie możemy powiedzieć, że to jest wszystko, bo jestem pewien, że Biblia nie odkrywa nam wszystkiego, bo nie jest to jej zadanie, aby odkryć przed człowiekiem wszystkie zakamarki nieba, ziemi, Boga. Natomiast Pan Bóg wie, raczej wynioskuje choćby z jednego wersetu, że nie jesteśmy w stanie sobie nawet wyobrazić, ile tam jeszcze czego jest w niebie, ponieważ napisane jest, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co nawet do mojej małej wyobraźni nie wstąpiło, to przygotował Pan tym, którzy Go miłują. A więc jak potężne, jak wspaniałe jest to, co przygotował Pan. Tak nawiasem mówiąc, ponieważ ja mam wielką wyobraźnię, pewnie są tacy, którzy mają większą, czy potrafisz sobie wyobrazić to, że usłyszysz tam dźwięki, których nigdy na ziemi jeszcze nie słyszałeś, albo kolory, których nigdy nie widziałeś na ziemi? No ciężko sobie to wyobrazić, bo nam zdaje się, że to wszystko, co jest, to już jest wszystko. Ale czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co do ludzkiego rozumu nie wstąpiło, to przygotował Pan tym, którzy Go miłują. Są fragmenty, które określają niejako niebo i dzięki którym możemy troszkę lepiej poznać to, co tak naprawdę się w niebie dzieje albo jak wygląda niebo. Chociaż do tego fragmentu jeszcze wrócimy, chciałbym podać następne fragmenty, natomiast muszę tutaj jeszcze coś powiedzieć. Zauważcie, że aniołowie nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, a więc wszystko przez Boga zostało uporządkowane według swoich zadań, hierarchii, według porządku takiego, jaki Pan ustanowił. Kościół jest swego rodzaju odzwierciedleniem Bożego zamysłu tu na ziemi, więc w Kościele musi być porządek, nie anarchia, ale porządek, pewien porządek, pewien ład. Dlatego apostoł Paweł tak wiele razy, tak jakby duchowymi pięściami bije się z tymi, którzy chcą wprowadzać anarchię w kościołach. On mówi, Bóg jest Bogiem porządku, więc w kościele powinien być także porządek. Modlimy się, jak w niebie, tak i na ziemi. Więc niech i na ziemi będzie ten porządek, który Pan ma w niebie, ustanowił w niebie. Ale byli tacy odważni śmiałkowie, którzy zechcieli wyjść poza porządek, który Bóg ustanowił. To o czymś też świadczy, że aniołowie nie są bezwolnymi istotami.
Ja tego tematu nie rozumiem tak, jakbym chciał rozumieć. Nie mam takiej wiedzy i poznania, jakie bym chciał mieć odnośnie tego tematu, ale na tyle, ile rozumiem. Wydaje mi się, że słowo wyraźnie mówi, że aniołowie w pewnym momencie podjęli decyzję o tym, aby od Boga się oddzielić, wyjść z zakreślonego obszaru, z porządku Bożego, a wyjście poza wolę Bożą zawsze jest grzechem. To jest zawsze grzech. A grzech to jest zawsze oddzielenie od Boga, bo przed Bogiem grzech się ostać nie może. A więc byli tacy, którzy zbuntowali się i postanowili wyjść poza zakreślony dla nich okręg. Pada tutaj bardzo specyficzne słowo, ponieważ tutaj pada słowo mieszkanie. A to mieszkanie, już nie pamiętam dokładnie, jakie to jest słowo w Grece, ale ono odzwierciedla samą naturę właśnie nie tyle ciała, ale istoty anielskiej. Mieszkanie. Nawet apostoł Paweł mówi, że nasz namiot niszczeje, mówiąc właśnie o mieszkaniu. A więc aniołowie jakby wyszli poza to, co Bóg zaplanował jako istnienie aniołów. Wyszli poza. A więc zechcieli czegoś innego. Może zechcieli przywdziać inne kompetencje, inne zachowanie, inne czynności. O tym zresztą mówiliśmy, że tak się stało. Dalej czytamy, że konsekwencją ich wyjścia poza ten okręg jest to, że zostali bardzo szybko potępieni i schwytani i wrzuceni do ciemnicy. Nie jest to piekło, nie jest to jeszcze inne miejsce, ale jakieś specyficzne miejsce zwane ciemnicą. Miejsce, w którym tylko i wyłącznie ci aniołowie przebywają. Dlatego bardzo mylą się te osoby, które uważają, że ci upadli aniołowie to demony. Bo ja widzę coś innego, że demony wcale nie są schwytane i gdzieś w ciemnicy odizolowane. Wcale nie. Panoszą się po całym świecie, zniewalają ludzi i trzeba robić z tym porządek. Ale ci aniołowie, upadli aniołowie, bo przez ten akt upadli, zachowani są albo schwytani są i trzymani są w ciemnicy, w pętach, związani jakimiś duchowymi łańcuchami i nie mogą się ruszyć z miejsca. Biedny i marny ich los, gdyż nie mają już nadziei. To nie jest tak jak z człowiekiem. I teraz pomyślmy sobie przez chwilkę, jak uprzywilejowany jest człowiek. Chociaż powinien wielokrotnie każdy z nas w tym samym miejscu być posadzony, co oni, to jednak nam darowana jest łaska przez Jezusa Chrystusa, Pana Zbawiciela. Aniołowie tej łaski nie otrzymali. Więc powinniśmy docenić, jak wspaniałą nowiną była i jest Ewangelia dla nas ludzi. Kochani, a więc ci aniołowie zostali wyrzuceni i czekają jakby na sąd. No tak, czekają na sąd. Ale gdzieś tam dalej w tym wersecie jest dopiero wzmianka, co było tym wyjściem poza zakreślony okręg. Czytamy w dalszej części tego wersetu, że na podobieństwo tym aniołom ruszyła Sodoma i Gomora i okoliczne miasta. A upodobnili się w tym do aniołów, że pożądali cudzego ciała, obcego ciała. Dla aniołów obcym, cudzym ciałem było ciało ludzkie. A dla Sodomy i Gomory będziemy o tym dalej mówić, nie chciałbym w tym momencie tego mówić, ale też to jest bardzo specyficzne, że i w Sodomie i Gomorze pożądano ciała innego, obcego, cudzego ciała. Idźmy dalej. Kochani, są wersety, które mówią o tym, jak Bóg patrzy na niebo.
Czy czytaliście kiedyś w Księdze Joba, w 4 rozdziale, 18 wierszu, że skoro on swoim sługom nie dowierza i w aniołach widzi braki? To mówili przyjaciele Joba, więc można na te ich słowa wziąć wielki margines, szczególnie, że Pan Bóg sam powiedział, że mówili nieprawdę o Bogu. Więc sam nie wiem, jak rozumieć mam ten fragment. W każdym razie jest on w Biblii i rzuca pewne światło na to, że i w aniołach Bóg może doszukać się pewnych braków, co jest potwierdzeniem wobec chociażby archanioła Lucyfera, który upadł i w którym Bóg doszukał się braków. Albo w stosunku do upadłych aniołów, co do których Bóg oczywiście, że doszukał się braków, bo upadli. Jest też kolejny fragment z Księgi Joba, mówi to kolejny inny przyjaciel, więc tak jak mówię, można mieć margines, wziąć margines na te słowa, ale czytamy, a niebiosa nie są czyste w jego oczach. Może właśnie dlatego Pan Bóg musi stworzyć nowe niebo i nową ziemię, dlatego że ani ziemia do końca nie jest czysta, oczywiście, że nie jest, ale może i nawet, gdyby się zgodzić z tym fragmentem, nawet niebo nie jest do końca pozbawione braków. Pan jeden wie, mówię to z taką dozą ostrożności, gdyż tak jak mówię, Pan Bóg wypowiedział się wprost na temat słów tych przyjaciół, aczkolwiek mogą niektóre być prawdziwe. A więc mamy i takie oto stwierdzenia, ale jest jeszcze jedno, o którym powiedział Pan Jezus. W Ewangelii Marka czytamy w 12 rozdziale, w 25, bo to samo i po ostatnim wykładzie ktoś miał pewne pytanie. Czytamy na ten temat, kim są aniołowie i jaką odzwierciedlają naturę. Znajdziemy to we fragmencie Ewangelii Marka, 12 rozdziale, 25 wierszu. Ostatnio ktoś zadał mi pytanie, jak to będzie w niebie? Czy będziemy tam rozpoznawać swoją żonę, męża, czy tam będą rodziny? No musiałem z przykrością powiedzieć to, co sądzę na ten temat, choćby powołując się na ten fragment. Gdy ludzie powstaną z martwych, a więc Pan Jezus przenosi nas do czasów końca, kiedy umarli powstaną z grobu, a ci, którzy są przy życiu, przemienieni zostaną w okamgnieniu, porwani zostaną na obłoki i tak zawsze z Nim będziemy, przenosi właśnie nas do tego momentu. Nie będą się żenić ani wychodzić za mąż, lecz będą jak aniołowie w niebie. Jacy są aniołowie w niebie? Z tego fragmentu, czytając ze zrozumieniem, wiemy, że aniołowie w niebie nie potrzebują się żenić i nie potrzebują za mąż wychodzić. W tym fragmencie jest jeszcze jedna informacja zawarta. Ludzie, którzy powstaną z martwych albo zostaną po prostu porwani na obłoki, nie będą się ani żenić, ani za mąż wychodzić. Tu jest jeszcze jedna ukryta informacja, że do nieba wejdzie zarówno kobieta, jak i mężczyzna. Bo jeśli Pan Jezus mówi, że nie będą się musieli ani żenić, ani wychodzić za mąż, jest to wyraźna wzmianka, że Kościół, ci, którzy zostaną porwani, albo ci, którzy po prostu powstaną z martwych, składa się i z kobiet, i z mężczyzn. To nie są tylko mężczyźni, jak się to w innych religiach mówi, bardzo poniżając kobiety, albo nie są to same kobiety. Nie wiem, czy jest taka religia na świecie, ale jeśli jest, to są w błędzie. A więc i kobiety, i mężczyźni, a więc pełne spektrum. Ale jest tutaj wzmianka, wyraźna informacja, że będziemy jak aniołowie w niebie. Nie będziemy musieli się żenić ani wychodzić za mąż, to znaczy, że niepotrzebna będzie ani taka relacja, ani nie będzie potrzebny owoc małżeństwa, czyli potomstwo.
Pan Bóg tego nie przewiduje w niebie, pomnażania się, a więc owocu małżeńskiego. No to jest dla niektórych rozczarowanie, bo niektórzy naprawdę myśleli, że sobie tam rodzinę na nowo ukształtują, zbudują. Będzie rodzina, ale tam rodziną będziemy wszyscy. Wszyscy będziemy rodziną i naprawdę każdy z nas, a szczególnie Pan, zaspokoi nasze najskrytsze pragnienia miłości, jaką potrafimy mieć. Pan Bóg będzie i Pan będzie z nami, to jest nasza miłość. Nie będzie potrzebna inna relacja. Myślę, że dzisiaj, ponieważ jesteśmy na ziemi, ciężko nam to pojąć. Naprawdę kochamy swoje żony, kochamy swoich mężów. Żony by powiedziały, żeby nikt tego nie zrozumiał źle. Dzisiaj wszystko trzeba tłumaczyć, każde słowo. A więc żony kochają swoich mężów, mężowie kochają swoje żony. I ciężko, bardzo trudno nam jest to sobie wyobrazić, ale ja wierzę mojemu Bogu, że On to, co najlepsze przygotował tam w niebie. Więc myślę, że tam nawet nikt nie będzie zadawał już pytań, wszystko będzie oczywiste i jasne. Aniołowie w niebie nie potrzebują prokreacji, nie potrzebują się pomnażać, rozmnażać, nie potrzebują zapełniać nieba, bo Pan Bóg stworzył ich w określonej liczbie, w określonym porządku. I kiedy jest napisane, że 1/3 aniołów została jakby zabrana, więc jakaś liczba ich tam jest. Nie potrzebują się pomnażać i nie potrzebują prokreować. Ale mamy właśnie tutaj problem, bo oto aniołowie wstąpili w pewnym momencie i zaczęli prokreować, a więc zaczęli współżyć z kobietami. Ale tu należy to wytłumaczyć, bo okazuje się, że aniołowie mają wiele zdolności, których ludzie nie mają. Potrafią się unosić, my potrzebujemy sprzętu, maszyn, paliwa, mocy, żeby się unieść. Nie potrafimy sami z siebie, oni potrafią. Potrafią znikać, pojawiać się, bardzo szybko się przemieszczają, nie potrzebują posiłków, napoju żadnego, nie potrzebują snu, odpoczynku. Ale jednak, gdy następowały jakieś okoliczności w życiu na ziemi, aniołowie zarówno dotykali stopami ziemi i chodzili, chociaż nie musieli, mogli przecież unosić się bardzo szybko, przebywać odpowiednie odległości, a jednak przywdziewali ciało ludzkie do takiego stopnia, że jak przeczytamy później, wyraźnie widziano w nich mężczyzn, a więc mylono ich z człowiekiem. Nawet list do Hebrajczyków mówi, że niektórzy gościli aniołów, a nawet nie wiedzieli, bo myśleli, że to ludzie. A więc potrafią przywdziać ciało ludzkie, formę ludzką. Niektórzy aniołowie, ci, którzy choćby z Panem przyszli do Abrahama, nawet jedli z Abrahamem, nawet czegoś się napili. Nie wiem, jak to strawili później, nie mam pojęcia, jak to działa. Natomiast spożywali posiłek i napoili się jakimś napojem. A więc potrafili, kiedy zaszła taka okoliczność, przywdziać ludzkie zachowania. No i w tym przypadku, chociaż wcale nie musieli jeść, wcale nie musieli pić, wcale nie musieli chodzić, wcale nie musieli mówić, a jednak te ludzkie zachowania przywdziewali. No i w tym nieszczęsnym przypadku okazuje się, stało się podobnie. Wyszli poza okręg, a więc przywdziali pewne inne mieszkanie, być może po prostu otulili się ludzkim ciałem i w ten sposób współżyli z kobietami. Niestety to nasienie, a więc anielskie nasienie, sprawiało, że rodziło się potomstwo bardzo dziwaczne. O tym mówi Biblia, o tym mówiliśmy ostatnim razem, więc myślę, że to jest nieco jaśniejsze, nieco bardziej wytłumaczone. Pozostaje pytanie, bo i to może się rodzić.
kim byli ci aniołowie i co mieli wspólnego z szatanem. I znowu, pewne są różne teorie na ten temat. Mnie się osobiście wydaje, że ci, którzy tutaj biorą udział w tym momencie, być może, mówię to jeszcze raz, podkreślę z dozą ostrożności, z szatanem być może nawet nie mieli nic wspólnego. Okazuje się, że ci, którzy wzięli w tym udział, są w ciemnicy, ale szatan tam nie jest. Być może była to jakaś inna delegacja. W innym momencie się zbuntowali, w innym momencie wpadli na pomysł. No, czytamy choćby w Jobie, że szatan przecież przychodził przed Boże oblicze, a ci są w ciemnicy, oddzieleni w wiecznych mrokach. A więc jest to, no nie wiem, czy ta odpowiedź jest satysfakcjonująca, natomiast wydaje mi się, że jest to inna grupa aniołów, którzy dzisiaj już nie są Bożymi aniołami, ale upadłymi aniołami w rozumieniu tego fragmentu, bo upadłymi są także ci, którzy razem z szatanem się zbuntowali w innym momencie. A więc tak jest, jakby takie jest wytłumaczenie tego tematu buntu aniołów. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Sodoma i Gomora bardzo, bardzo się upodobniły do aniołów pod jednym względem. Ponieważ rodzi się pytanie, być może w słuchaczach i tych, którzy uczęszczają na te wykłady, albo może się zrodzi, albo kiedyś zrodziło, kiedy czytali, że na Sodomę i Gomorę stąpił tak srogi gniew. Inne miasta i inne jakieś tam państwa nie doświadczyły czegoś takiego jak Sodoma i Gomora. Dlatego czytelnik Bożego Słowa może zadać sobie pytanie, co się więc działo w tej Sodomie i Gomorze, że Bóg musiał aż wstąpić i przyjść na ziemię i dokonać takiego sądu. Co się działo tam w Sodomie i Gomorze? Biblia mówi o tym bardzo jasno, ale należy troszkę szerszym okiem spojrzeć i z wielu różnych miejsc na to miejsce, ponieważ sama historia Sodomy i Gomory nie mówi praktycznie o niczym. Kochani, aby to zrozumieć, przede wszystkim przeczytajmy sobie albo otwórzmy 19 rozdział pierwszej Księgi Mojżesza, 5 i 8 wiersz. 5 i 8 wiersz. Zanim to, albo w trakcie, jak będziemy to otwierać, ten fragment, przede wszystkim zechciejmy też sobie takie wewnętrzne pytanie teraz zbudować. Co miał Pan Jezus na myśli? Albo co Sodoma i Gomora ma w sobie takiego, że Pan Jezus porównuje to do czasów końca? Właśnie spróbujemy sobie na to odpowiedzieć. Zanim jednak, od tego miejsca zacznę czytać, zanim jednak udali się na spoczynek, czytam z nowego tłumaczenia, mieszkańcy miasta, mężczyźni z Sodomy, wszyscy, i zauważcie te określenia, niezależnie od wieku, nawet ci z najdalszych zaułków, otoczyli dom. Wywołali Lota i zapytali, gdzie są ci, nie pytali aniołowie, ale mężczyźni, którzy przyszli do ciebie wieczorem. Wyprowadź ich do nas, chcemy zabawić się z nimi. I kiedy tutaj pada słowo zabawić się z nimi, nie chodzi o zabawę w berka albo w chowanego. Zabawić się z nimi wyraźnie daje do zrozumienia, to zresztą z kontekstu będziemy zaraz upewnieni, z kontekstu, natomiast jest jeszcze jedna historia w Biblii, która jest lustrzanym odbiciem tego wydarzenia i tym bardziej o tym mówi. No to będziemy mówić na następnym wykładzie, natomiast czytajmy dalej. Zabawić się z nimi, a więc chodziło o współżycie seksualne. Lot wyszedł do nich do wejścia. Zamknął jednak za sobą drzwi i powiedział, bracia, proszę was, nie czyńcie im żadnej krzywdy. I teraz właśnie dlatego mówię, że z kontekstu będziemy wiedzieć, o co im chodziło. Posłuchajcie, mam dwie córki. Są jeszcze dziewicami, pannami.
mogę je do was wyprowadzić. Zróbcie z nimi, co chcecie, ale nie czyńcie krzywdy moim gościom, gdyż weszli pod cień mego dachu. I oni odpowiedzieli mu wówczas, ruszaj stąd, albo inaczej byśmy powiedzieli, wynoś się, zawołali. Ledwie przybył, a już chciałby nas sądzić. Tak odpowiedzieli wówczas mieszkańcy Sodomy, kiedy Lot próbował bronić swoich gości przed tym krwiożerczym tłumem. I tutaj jest wyraźnie powiedziane, albo przynajmniej jest kilka informacji zawartych w tym tekście. Chciałbym zwrócić uwagę na to, kto przyszedł pod drzwi Lota. Czytamy, że byli to mężczyźni, nie czytamy, że były tam kobiety, mężczyźni, w dodatku w różnym wieku, nawet z najdalszych zaułków czytamy, mniemali, że gośćmi są mężczyźni, znowu mężczyźni, a więc o co tutaj chodzi, albo co już budzi, albo co budzi się w naszej wyobraźni, albo jakie, co próbujemy sobie, albo inaczej, co się rodzi w naszej wyobraźni, jaka odpowiedź, co mogło być tą niegodziwością właśnie w Sodomie i Gomorze. Mężczyźni chcieli współżyć z mężczyznami. Mężczyźni, mężowie z Sodomy, mieszkańcy z Sodomy przyszli, walili w drzwi, ponieważ byli tak bardzo chętni do tego, aby współżyć seksualnie z mężczyznami. Nie rozpoznali w aniołach kobiet, wzgardzili córkami Lota, choć pewnie były bardzo piękne, ale rozochocili się w kierunku mężczyzn. A więc taka odpowiedź budzi się, myślę, że jednoznaczna, że podstawowym grzechem i niegodziwością Sodomy i Gomory była powszechna akceptacja tego, co dzisiaj powszechnie akceptuje się w naszych czasach. Homoseksualizm. Homoseksualizm. Do tego będę nawiązywał podczas następnego wykładu, ale dzisiaj tylko wspomnę, że w momencie, kiedy sprawdzałem dane dotyczące homoseksualizmu, to w Sodomę i Gomorę zamieniło się już 23 państwa, akceptując i legalizując związki tej samej płci. A więc już są Sodomą i Gomorą te miasta i państwa i myślę, że już nawet i dalej. Kochani, a więc co mówi Biblia? Tylko dzisiaj zaznaczę, ponieważ na następnym wykładzie będę mówił o tym, skąd się bierze homoseksualizm i perwersja wszelkiego rodzaju. Ale aby dzisiaj to wybrzmiało, z trzeciej księgi Mojżesza, z 18 rozdziału, 22 wiersza, czytamy wyraźnie Boże myśli, czytamy wyraźnie o Bożych myślach w kierunku homoseksualizmu. Jaki Bóg ma stosunek do homoseksualizmu? I powiem to na przekór tym, którzy dzisiaj zgromadzają się w jakichś kościołach dla homoseksualizmów, w których usługujący albo pastorzy, czy jeszcze inni są homoseksualistami, twierdzą, że Bóg kocha wszystkich i toleruje wszystkich, bo Bóg jest bardzo łaskawy i miłosierny i to nie ma znaczenia, kto jest jakiej płci. Chciałbym na przekór temu wszystkiemu przeczytać słowo, o którym Pan Jezus powiedział, że póki ziemia istnieje i póki niebo istnieje, inaczej, niebo i ziemia mogłoby przeminąć, ale słowa Boże nigdy nie przeminą. I ani jota, ani kreska nie przeminie z tego słowa. Mianowicie, nie będziesz cieleśnie obcował z mężczyzną jak z kobietą. I to powinno wystarczyć każdemu. Jest to obrzydliwością. Nie będziesz obcował nawet z żadnym zwierzęciem, o tym sobie zaraz powiemy, bo przez to stałbyś się nieczysty. Także kobieta nie będzie się kładła pod zwierzę, aby się z nim parzyć. Jest to ohyda. Ohyda. Skoro Pan Bóg o tym mówił, to znaczy, że to się działo. Skoro Pan Bóg albo Pan Jezus
przyrównuje czasy swojego powrotu do tamtych czasów. To znaczy, że albo to się dzieje, a mam na to ogromne dowody, że zarówno homoseksualizm, jak i zabawy ze zwierzętami mają miejsce dzisiaj. Także mam na to dowody, więc jestem pewien tego, że mówimy o czasach końca. Będę o tym mówił może nieco szerzej na następnym wykładzie, natomiast chciałbym jeszcze podać werset, który już czytaliśmy, aby udowodnić, że homoseksualizm to nie był jedyny problem Sodomy. Nie tylko to było problemem Sodomy. Z ewangelicznego, nowego przykładu czytamy, że te miasta wraz z Sodomą i Gomorą nurzały się w nierządzie i seksualnych zboczeniach. Liczba mnoga. A więc tych zboczeń było wiele, różnej maści, różnego pokroju. To tak bardzo pasuje do dzisiejszych czasów. Gdzieś tam jakimś trafem przeczytałem, gdzieś jakiś artykuł, że to w ogóle przerasta wyobraźnię moją. Że mówi się nawet o jakimś współżyciu z naturą, z drzewami, z roślinami. Nie rozumiem tego, ale dzisiaj takie nawet ludzie mają wypaczenia. Nawet nie wiem, jak to robią, ale mają takie zboczenia. Więc mówimy o wielkim wynaturzeniu dzisiaj. Więc pozostaje sobie odpowiedzieć, czy czasem już dawno nie przekroczyliśmy tej granicy, którą Sodoma i Gomora przekroczyła? Wydaje mi się i mam na to dowody, że jesteśmy już o kilka kroków dalej niż oni. A więc mamy tutaj informację, że tych seksualnych zboczeń i nierządu było wiele, wiele różnego. To jest bardzo, bardzo znamienne, ponieważ historycy dowodzą, że na ulicach miast Sodomy i Gomory współżyto ze zwierzętami. Pomyślcie sobie na tą tragedię. Tam były dzieci. Tam rodziły się dzieci, wychowywały się dzieci i musiały na to patrzeć. Pod drzwi Lota przyszli mężczyźni niezależnie od wieku. Być może i nawet dzieci, ponieważ widziały to, czego doświadczały, wzorując się na ojcach. Zauważcie chociażby to, że coś z tej natury Sodomy i Gomory miały nawet córki Lota, kiedy wpadły na pomysł, aby ze swoim ojcem współżyć. A więc być może ta atmosfera Sodomy wpłynęła także i na córki Lota. A więc mówię o tym, ponieważ to zboczenie i wynaturzenie było wielkie. O grzechu Sodomy mówi bardzo wyraźnie także Ezechiel. W 16 rozdziale, 49 wierszu jest napisane tak. Oto, co zgubiło twoją siostrę Sodomę. Przede wszystkim to jest pycha. Dostatek chleba i beztroski spokój miała ona oraz jej córki. Mówiłem o tym, że Sodoma i Gomora nie były takimi, jakimi są teraz. To były żyzne tereny, bardzo żyzne. Tam chciało się mieszkać. Lot wiedział, co robi, kiedy wybiera Sodomę i Gomorę. To był człowiek, który znał się na wypasaniu i wiedział, jakie miejsce wybrać, aby trzody się pomnażały i dobrze się miały. I padło na Sodomę. A więc dostatek chleba i beztroski spokój miała ona oraz jej córki. Ale niestety o biednych i potrzebujących nie dbała. Ale czytajmy dalej. Wynosiły się i popełniały na mych oczach obrzydliwość. I tu pada znowu to samo słowo. Pamiętacie to z trzeciej księgi Mojżesza? Obrzydliwością w oczach Bożych jest współżycie z tej samej płci ze sobą albo parowanie się ze zwierzęciem. Tam jest użyte słowo ohyda i obrzydliwość. I być może Ezechiel wiedział wyraźnie, o czym pisze. Dlatego usunąłem je, jak sama widziałaś. A więc mamy takie pełne spektrum tego, czym zajmowała się Sodoma i Gomora. I w ten sposób naważyła sobie bigosu, można powiedzieć. Czasza gniewu Bożego przelała się w końcu i to miasto musiało być zrównane z ziemią.
I w tym momencie chciałbym to wyraźnie powiedzieć. Bóg ma prawo zrobić, co zechce z nami i z ziemią. Dzięki Bogu za to, że jest dobry. Bo gdyby Bóg był zły, mielibyśmy ogromne kłopoty. Ale dzięki Bogu za to, że jest dobry, łaskawy i cierpliwie czeka. Jednak gdzieś w swojej cierpliwości ma też swoje granice i te granice niejednokrotnie zostały przekroczone. Czy chociażby przez Sodomę i Gomorę, aby były znakiem po dzień dzisiejszy Bożego sądu i tego, że On nie da się z siebie naśmiewać i nie da samego siebie poniżać. A więc to jest jakby pewne światło na to, co działo się w Sodomie i w Gomorze. Dlatego o tym mówię, ponieważ Micheasz wyraźnie powiada, oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od ciebie. Tylko abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. Tego zabrakło w Sodomie. Zabrakło tego w Sodomie i Gomorze i dlatego z przykrością dzisiaj patrzymy na to miasto, które być może byłoby po dziś dzień rajem na ziemi. Najlepsze hotele by tam były stawiane. Gdyby nie nierząd, gdyby nie obrzydliwości, które w pewnym momencie miały tam miejsce. Kochani, na następnym wykładzie, ponieważ już dzisiaj zamykam ten wykład, tą sesję, chciałbym zaprosić was na następny raz. Będę chciał opowiedzieć biblijnie, wytłumaczyć albo podać definicję, udowodnić, skąd się wziął homoseksualizm i skąd on się bierze dzisiaj. Czy jest to, tak jak niektórzy mówią, choroba albo genetyczna spuścizna? Wydaje mi się, że nie. I mam werset i będę z niego korzystał, którym udowodnię, skąd się dzisiaj bierze. I będzie to także przestrogą wielką dla wszystkich ludzi, którzy słuchają i którzy będą słuchać. Porównam ten temat, a więc czasy Sodomy i Gomory, czasy Lota z dzisiejszymi czasami. Więc na następnym wykładzie dowiecie się z pewnością o dzisiejszych czasach. Jak ten temat dzisiaj w świecie, jak ten temat dzisiaj w ogóle się w świecie odnajduje. Co się dzieje na świecie pod tym tematem. Przychodząc na następny raz, o tym się z pewnością dowiemy i z kolei na sam koniec w przyszły wtorek, jeśli Pan pozwoli, jeśli już nie będziemy u Niego, będę chciał powiedzieć albo podać, rozważyć wspólnie z Wami jeden z największych znaków ostrzegawczych, chyba nie ma większego, znaków ostrzegawczych dla ludzi czasów ostatecznych, który w ogóle po dziś dzień stoi w Izraelu na świadectwo i na dowód tego, że powinniśmy mieć odpowiednią postawę względem przyjścia Pańskiego i względem zgotowanego dla nas ratunku, nie odwracając się wstecz, to już jest dla was podpowiedź pewnie, ale więcej powiem, jeśli przyjdziecie na następny raz. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Myślę, że gdzieś to rodzi wasze poznanie, taką też czujność. Myślę, że też, chociaż ten temat był okropnie trudny, ciężki i bardzo ciężko się zwiastuje na ten temat, podsumuję to w jeden sposób. Młodzi ludzie, chcąc dowiedzieć się o takich tego rodzaju praktykach, często sięgają do internetu, ale tam dowiedzą się, tak, owszem, wszystkiego, ale w bardzo opaczny sposób, bardzo nieczysty sposób. Wyznaję i stoję na stanowisku takim, że to w Kościele powinno się mówić prawdę. I ja na ten temat chcę mówić prawdę. Amen.